witajcie w Ulubieńcach Lipca. Mam tradycyjnie Wam do zaprezentowania 5 produktów, po które bardzo, bardzo często sięgała w ubiegłym miesiącu. Zaczniemy od dwóch zapachów, które mogliście już oglądać w moim poprzednim filmiku. Są to zapachy z firmy New Look. Są to tańsze odpowiedniki, zamienniki droższych perfum, tych takich naprawdę drogich. Tutaj jest Pure Blush, który idealnie odzwierciedla zapach Coco Chanel Mademoiselle. I drugi zapach Pure Devotion, który w moim przekonaniu jest idealnym zamiennikiem zapachu Chloe Signature. Oba egzemplarze niesamowicie długo utrzymują się na skórze, przepięknie pachną. Ten bardzo podoba mi się ze względu na to, że jest taki bardzo świeży. Mi gdzieś przypomina on jakieś właśnie takie morskie akcenty, jakąś morską bryzę. Natomiast ten jest taki bardzo, bardzo kwiatowy, bardzo kobiecy, ponadczasowy, co już też mówiłam Wam w poprzednim filmiku. No cud, miód i orzeszki. Ja nie potrzebuję teraz kupować droższych zapachów, skoro New Look ma w swojej ofercie takie dwa cacuszka. Niestety zapachy są tylko i wyłącznie dostępne w Wielkiej Brytanii jeszcze. New Look nawet przez stronę internetową nie wysyła ich poza granice państwa, ale możecie je dostać w moim rozdaniu urodzinowym, które nadal trwa. Link oczywiście będzie tradycyjnie podany tutaj na dole, jeżeli chcecie zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby te zapachy od Muła dostać. Dalej przechodząc do kolejnej rzeczy, to jest odgrzewany kotlet, podkład z firmy Estée Lauder Double Wear. Ja ten podkład noszę tylko i wyłącznie w okresie letnim, kiedy jestem opalona. A że byliśmy na naszym miesiącu miodowym na Malediwach, wróciłam naprawdę zjarana i moja skóra była bardzo, bardzo ciemna. Za ciemna na te podkłady, które aktualnie mam, których używałam. Więc tutaj jest mój wybawca, bardzo dobre krycie, bardzo fajnie mi się go nosiło, nawet przez tych ostatnich kilka dni, bardzo ciepłych dni, które były tutaj w kraju. On mi nie spływał, nie ważył się, bardzo długo się trzymał, no kolorek wypisz, wymaluj, idealny właśnie na moją opaloną cerę. Następnie są chusteczki oczyszczające twarz Sainsbury'ego, marka Sainsbury z witaminą E. Nie mogliście zobaczyć już w filmiku, w którym nakładałam 100 warstw cieni na powieki. I one pomogły mi w czyszczeniu pędzli, bo niestety musiałam je kilka razy czyścić, żeby tą stówkę na moich powiekach uzyskać. Bardzo fajnie dały sobie radę i ponadto używałam ich do nawet zmywania makijażu, pomimo że one są tylko i wyłącznie do odświeżania. Nie wyczytałam tutaj nic takiego właśnie, czy są do zmywania makijażu, ale fajnie sobie radziły z usuwaniem tuszu, z usuwaniem cieni, ze wszystkiego, co miałam na twarzy. Skóra była bardzo fajnie nawilżona, bardzo ładnie pachną tak delikatnie właśnie, więc funta za nie dałam. Zapnęłam po prostu przypadkiem pierwsze lepsze z brzegu, żeby mieć coś do czyszczenia pędzli i proszę, jaka miła niespodzianka tutaj mnie spotkała. Ostatnim ulubieńcem w tym filmiku jest krem z firmy Avon, lekki kremik z aloesem. Nie pokazywałam go wcześniej, bo nie było po prostu okazji, nie było sensu robienia filmiku haulu z jednym produktem. On mi się bardzo podoba ze względu właśnie na tą delikatną, taką trochę żelowatą, galaretowatą konsystencję, ma bardzo, bardzo taki delikatny zapach. On nie pachnie jakoś kwiatowo, nie pachnie owocowo, to jest taki typowy kremowy zapach. Krem ma kremowy zapach, no dobra, ale możecie sobie wyobrazić, co mam na myśli. Codziennie rano go używam, błyskawicznie wchłania się w moją skórę, jest bardzo wydajny. Nie trzeba nie wiadomo ile wydobywać go z opakowania i aplikować na skórę. Bardzo fajnie nawet odżywia mi tutaj skórę pod oczami. I co jest za tym? Nie szczypie mnie ona. Wiecie, że ja mam problem ogromny, odwieczny problem ze skórą pod oczami, bo ona mnie szczypie. Wiele produktów, które były zachwalane u mnie, wylądowały w koszu, bądź oddałam komuś innemu, bądź wykorzystałam do innych celów, ze względu na to, że mnie, moją skórę pod oczami strasznie uczuliły, podrażniły. Także plus dla tego produktu, no jestem z niego zadowolona, on był na wyprzedaży, kupiłam go za całego funta, słuchajcie, za całego funta. Teraz jak będę jechała do Polski, muszę kupić sobie krem Dermedic Hydra 3, Hydra In 3. Reklamowane teraz jest w telewizji, bo miałam Hydra In 2, bardzo byłam zadowolona. Dajcie znać, jeżeli miałyście Hydra In 3, jak się u Was sprawdził. I jeszcze na noc będę musiała sobie coś kupić i chyba wrócę do Pharmaceris tego kremu na noc z 10% kwasem migdałowym, bo mi bardzo, bardzo pasuje właśnie na taki okres zimowy. Bądź jeżeli macie jakieś sugestie dla mnie związane właśnie z kremem na dzień, na noc, czymś lekkim, nieciężkim, to byłabym Wam wdzięczna, jeżeli dalibyście mi cynka tutaj w komentarzach. Aha, i krem Bambino jeszcze muszę kupić, bo on na zimę bardzo fajnie działa na moją cerę. To jest dla mnie
ponadczasowy kosmetyk, który zawsze muszę mieć w okresie zimowym. No. I tak zostanie. Piątka wspaniałych z zeszłego miesiąca już jest za nami. To będzie na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, miło spędziliście ze mną czas, coś podpatrzyliście, może coś z tego, co Wam pokazałam, mieliście. Dajcie znać, jeżeli tak i jak dana rzecz u Was się sprawdziła. Dobra, chyba to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Łapki do góry, jeżeli filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie subskrybować, aby być na bieżąco, ponieważ ja na swój kanał wgrywam bardzo regularnie filmiki. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa, pa!